zrezygnowałem z kupna tamtego miecza, jako że jest dwuręczny. A miecze dwuręczne nie przypadam za nimi. Ale i tak muszę go kupić. W ostateczności można zadziała na tego zdradzieckiego golema. Myślałem, że to się skończyło już dawno. Czekajcie. No. Dobrze. Chodź, chodź. Chciałem coś kupić. Nie było zbyt dobre. Jednak kupię. Się może przydać. Jeżeli nie dostanę lepszej broń, to wiadomo, zawsze coś tam można zrobić. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcy. Zapłacę na razie tym ścierwem, którego nie potrzebuję. Turki szybkości. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Ciach. Nie! Odejście, oddaj to. Oddaj papier. To jest mój papier toaletowy. No. Okej. Okay. Po jednym to nie za bardzo mi to przypada do gustu. To się już więcej nie powtórzy. Dobra. 2000 bryłek. Przyjmij. Koniec. Dobra, to idziemy. Teraz musimy dojść do Kawalorna i najszybciej będzie od magów wody. Albo pierw musimy wypić miksturkę. No, a teraz ruszamy. Dobrze, to tak raz, dwa. Później lecimy do Xardasa. Od razu wiedziałem, że będę. Hop. Lecę, bo chcę. Okej. Okay. Kurde, jeszcze do Lee pójdę zobaczyć, czy on jest już w tej swojej budzie, czy nie ma go. Czy się rozpłynął, kurde. No nie ma go. No. Gotik. Nie laguj się lepiej. Dobra. Hop, hop. Okej, to idziemy do Kawalorna. Tak, wiem, on nie jest od sprzedawania mieczy i tak dalej. Ale... Lee? Jest Lee. Kiedyś wiodłem całkiem inne życie. Byłem jednym z najlepszych generałów tego królestwa. Całe życie spędziłem broniąc ojczyzny przed wrogiem. Ale szlachta patrzyła na mnie niechętnie, bo król wysoko cenił sobie moje rady. Te łotry wiedziały, że mogę pokrzyżować ich plany. Byłem zbyt pewny siebie i nie zauważyłem sideł, które na mnie zastawili. Aby mnie usunąć, posłużyli się królewską żoną. Posądzono mnie o jej zamordowanie. Robar nie miał innego wyboru. Od szubienicy uratowało mnie tylko wiele lat przykładnej służby. W ten sposób trafiłem tutaj. Ale pewnego dnia odzyskam wolność, a wtedy nadejdzie czas zemsty. Zemszczę się. Jesteś szefem najemników, tak? Zgadza się, chłopcze. Czym zajmuje się najemnik w służbie magów? To proste. Pilnuje rudy i broni magów. Ale przecież ja od czasu do czasu magowie zlecają. Czaj. Co myślisz o całej tej sprawie z kopalnią? Tym razem posunęli się za daleko. Jeszcze tego pożałują. Chciał. Nie mo. Dobra. Ktoś na mnie spojrzał. Okej. Wiemy, co mu leży na sercu. Ale ja nie jestem od spraw psychicznych. Dlatego też idziemy do Kawalorna, a następnie do Xardasa. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Trochę spoilerowałem, pewnie nawet nie wiecie, o co chodzi z tym golemem, jeżeli nie graliście w jedynkę. Ja osobiście powiem wam... Znaczy, dowiecie się w swoim czasie, o tak. No. Idziemy. Tu tak ładnie. Hopsa, hopsa. Czy Kawalor ma swoją budę tutaj niedaleko, dobra. Dojdziemy. No, Kawalor ma gdzieś tutaj tą budę, jak dobrze pamiętam.
O, właśnie ją widzimy. I będzie tutaj taki mały surprise. O, właśnie. A to jest strażnik. O nie, on nas zaatakuje. Ale co to? Nie bój się, człowieku. Chodź na tutaj. No właśnie. Wszystko w porządku? Ukrywam się. Mam już dość machlojek strażników. Ale zabrałem kilka niezłych cacek ze zbrojowni. Gdybyś potrzebował broni, zgłoś się do mnie. Spoks. Pokaż, co tam masz. Pokaż, co tam masz. Okej, 2000 bryłek. Rudy złota kusza? Ciężka kusza. No pewnie, że biorę. No, bo ja kupiłem kuszę, nie pomyślałem, że przecież... Ech, no tak to jest w sumie. Miecz nadzorcy. Dwuręczny. Wrzask berserkera. Jedno, na jednoręczną się przyda. No, z najemnika też sobie zostawię. Wilcze kły. Dobra, dopłaćmy mu rudom, a później za chwilkę ogarnę i dam, zapłacę mu jeszcze, no, odkupię od niego tą rudę, nie? Że tak powiem. Przydam mu ten złom, co mam, i tam parę bryłek rudy coś tam dostanę. Do 60. Okej, okay. Cudnie. No, kawalorn, dra. Koniec. Na chwilę. To se ubierzemy. To se ubierzemy. A to, co niepotrzebne, to sprzedajemy. Pokaż, co tam masz. No. 1000 bryłek. Co najmniej będzie to warte. Kurde. Miecz śmierci. I kusza. No, prawie 1000 bryłek. Troszkę za dużo. 850. No i dość tam zawsze odzyskaliśmy. Co tam ma kawaler? Ciekawego do powiedzenia. Pokaż mi swoje towary. Powiedz mi, co ty tu masz, kolego? Gruźwerok. Ma same gówno ode mnie. Dobra. No to my raz dwa lecimy do Ksa. Z nowym toporkiem. Hop. Okej, idziemy. Ta kusza fajnie wygląda. Taka ogromna. Dobrze wziął to za zbrojowni. Ścierwa, chcę pośpić. Patrzcie. Okej. Ogar, powaga. O, są ci tych dwóch przychlastów tu jest, więc... Ich będzie trzeba delikatnie zabić. Tak, żeby nie krzyczeli za bardzo. Ubierzmy sobie ten naszyjnik. Spoko, panowie. Zrobię to chirurgicznie, precyzyjnie, bez znieczulenia. Nawet nie poczujecie, kiedy i co was zabiło. Co strzelasz? Co za dziady? Kurde, on szybciej strzela z tej kuszy. Ech, muszę znów się leczyć. Bezi, lecz się. Kurde, znów mi się miksturki kończą. No, nie jestem z tego zbytnio zadowolony. No, ale... Umieraj. Panu dziękujemy. Dobrze, dziękuję. Ty się już nam nie przydasz. Ty tym bardziej. Dobrze, skrzynia. Co wy w niej mieliście? Nic. Sam browar i nic ciekawego poza tym. Okej, to idziemy. Na wszystkim się zapiszmy, bo jeżeli chcemy iść do Xardasa i dojść do niego chociażby bezpiecznie, no to o właśnie.
Już widzimy orków, ich psów. Fuck, jeszcze ork. Wypier papier, facet. Bujaj się. Czochraj bobra, jak to te dzieci mówią niektóre. Bujaj się. Pocaj mnie w dupę. No no stary. Daj se spokój. Chyba, bo cię zgładzę. To nie będzie miłe, pamiętaj. Ja umiem walczyć. Fakalet też. Fuck! Dobra, wy jesteście ciut silniejsi. W grupie szczególnie, bo pojedynczo to jesteście cieniaki. Dobra. Lecim raz, dwa. Tak wiecie, na pełnej... pełną gębą. Bum. O-o. Fuck. To jest w ogóle... niemoralne! Łaaa, fuck! Ludzie! Dajcie wy mi żyć! Dajcie pożyć człowiekowi. Jeszcze... jestem młody. Wiedzieli, co za przypały mnie gonią jakieś, no nie. A idźcie wy w cholerę. Nie lubię was. Nienawidzę. Pałkinsy mnie gonią, patrz jaki brzydka morda, ty. Ej, ale ja czasem źle nie poszedłem? Już jasne, że tak. To ja mam pomysła. Chodźcie, głupi orkowie. Hop! Bum. 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 Ups, nie wszyscy zdechli. Fucking shit! Fuck this shit! Fuck no! Jakżeście spadali, że się nie zabiliście? To jest w ogóle nie fair. Jest... No mi zaraz szlak trafi. Ach, to są najbardziej wkurzający przeciwnicy. Najbardziej nie lubię orków. W dwójce to tam mam na nich takie patenty, że szok, ale tu... tu po prostu odpada. Chodź w... oh fuck! Nie! Za dużo was! Kurwa! Miał was z tylu nie być! Ej no! To jest brud, smród i ubóstwo po prostu. Kuźwa, mam na was teraz patenta. Idziecie sobie? Hop! Co kutafony? Bum, gleba. O-o! Ups, to nie wyszło. To się wytnie. Spieprzamy. Dobra. Czekajcie. Pełna powaga. Damy radę? Czy damy radę? Tak, damy radę! Fuck. Na małpę machającą toporkiem dobrze ci to wychodzi. Dobrze, że mam ich tylko na 3 sity. To chociaż wiecie. Jakiś tam ogar jest. Ale dobrze. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie i na razie kończymy ten odcinek.